Cześć, zapraszam bardzo gorąco na lekcję poświęconą wielościanom. A co było na maturze podstawowej z matematyki? Skoro jest to lekcja powtórkowa, ukazująca Tobie, co było na maturze w poprzednich latach, to ja postanowiłam na tą lekcję wybrać zarówno jedno przykładowe zadanie za jeden punkt, zadanie zamknięte, ale przede wszystkim skupiłam uwagę na zadaniach otwartych, dlatego że w arkuszach maturalnych bardzo często spotykamy zadanie albo dotyczące grania stosłupa, albo dotyczące ostrosłupa prawidłowego najczęściej i jest to zadanie za 4 punkty, za 5 punktów, więc ważne jest, żebyś umiał to zadanie zrobić, prawda? Bo dzięki temu możesz podnieść sobie wskaźnik zdawalności matury z matematyki na poziomie podstawowym. Dlatego ja wybrałam 5 przykładowych zadań na tą lekcję, ale głównie skupiłam się na zadaniach otwartych za dużą ilość punktów, dlatego że no, bryły są potrzebne. Potrzebne są w życiu codziennym, więc pewne podstawy, podwaliny no, pasuje znać. Dlatego zapraszam do rozwiązywania zadań razem ze mną. Zadanie numer 1, maj 2018, zadanie 20 za 1 punkt. Podstawą ostrosłupa jest kwadrat KLMN o boku długości 4. Wysokością tego ostrosłupa jest krawędź NS, a jej długość też jest równa 4. Zobacz rysunek. Taki rysunek właśnie uczeń zdający maturę w roku 2018 miał przed sobą w arkuszu, tak jak ja tutaj go przerysowałam. I teraz, kąt alfa, jaki tworzą krawędzie KS i MS, spełnia warunek. I czy są 4 odpowiedzi tutaj zaznaczone, trzeba wybrać prawidłową. Ja tych odpowiedzi nie będę czytała, tylko przejdziemy od razu do zaznaczenia na rysunku istotnych faktów. Otóż, pierwsze, nie jest to ostrosłup prawidłowy, natomiast w podstawie jest kwadrat. To skoro w podstawie kwadrat, no to ma boki długości AA, przykładowo zaznaczam, podaje równe 4, no to ja to napiszę A równe 4. I tutaj też A równe 4. Wysokością tego ostrosłupa jest krawędź NS. To jest wysokość właśnie ta, którą teraz zaznaczam. To jest wysokość, dlatego jest to bardzo nietypowy ostrosłup. I jej długość też wynosi 4. Ja tu zaznaczę, ale napiszę też z boku, że H jest równe 4. Będzie nam to zapewne potrzebne, dlatego tutaj zaznaczam sobie na boku. I teraz naszym zadaniem jest coś na temat kąta alfa powiedzieć i wybrać prawidłową odpowiedź. Ja mam model takiego ostrosłupa, on jest bardzo nietypowy. Niby w podstawie jest kwadrat, ale nie jest to prawidłowy, dlatego że krawędź boczna jest wysokością. Taki ostrosłup. I teraz, jak popatrzymy sobie, tu mamy trójkąt prostokątny. Czyli jedna ścianka jest trójkątem prostokątnym, kolejna ścianka też jest trójkątem prostokątnym, prawda? Więc na pewno będziemy musieli sobie poradzić i wyliczyć być może krawędzie, które będą nam potrzebne do kąta alfa. Najpierw może zbudujmy sobie trójkąt, w którym byłby zawarty kąt alfa. Otóż widzimy, że kąt alfa jest tutaj i jak ja połączę K i M, czyli powstaje mi przekątna w podstawie, tak, przekątna w podstawie, to mam taki trójkąt. Mam trójkąt K, M, S. I teraz, no dobrze by mi było się zastanowić, jakie ten trójkąt ma boki. Otóż, zaczniemy od tego. KM to jest przekątna w podstawie. Przekątna w podstawie oznaczana literką D i przecież wiemy, że przekątna kwadratu to jest A pierwiastek z 2. Zatem moje D to będzie 4 pierwiastki z 2. No i mogłabym tutaj napisać. To są 4 pierwiastki z 2. Ta długość, ten odcinek K od K do M. Od K do M to są 4 pierwiastki z 2. Pasowałoby nam jeszcze wyliczyć tutaj sobie te krawędzie. Krawędzie KS i SM, żeby coś może zauważyć. No to ja zapiszę tutaj. Ta krawędź niech będzie X. I ta krawędź zapiszemy sobie Y na razie. I zobaczymy, jakie zależności tutaj możemy zauważyć. Otóż, popatrzmy. Tu mamy 4. Ten bok, ta krawędź też ma 4. Dalej, tu mamy 4 i ta krawędź też ma 4.
Widzimy tutaj, że ta ścianka z tyłu, ta ścianka SNM, to ona tworzy nam trójkąt prostokątny. W związku z tym można by było od razu powiedzieć, ile Y wynosi, licząc stwierdzenia Pitagorasa na przykład, albo niektórzy może od razu to widzą. 4 do kwadratu dodać 4 do kwadratu, tu mamy 4, tu mamy 4, równa się Y do kwadratu, czyli 16 dodać 16, to jest Y do kwadratu, zatem mamy 32, to się równa Y do kwadratu. Mogę tutaj przerzucić strony i jak ja to spierwiastkuję, otrzymam, że Y to będzie pierwiastek z 32, a 32 to przecież jest 16 razy 2, czyli mam 4 pierwiastki z 2. No to zaznaczmy na naszym tutaj rysunku, że to jest Y równe 4 pierwiastki z 2. Popatrzmy na X-a. Otóż tak się składa, że ta ścianka też wysokość pada pod kątem prostym, więc ta ścianka tutaj też będzie trójkątem prostokątnym, ze względu na to, że krawędź boczna jest wysokością. W związku z tym patrzymy 4, 4 i x. To znaczy, że mamy dokładnie takie samo twierdzenie Pitagorasa, więc ja tego liczyła nie będę, dokładnie jest tyle samo co y, czyli 4 pierwiastki z 2. No to popatrzmy teraz globalnie na cały nasz ten trójkącik, ja go teraz zakreślę, na ten trójkąt KMS. Jakie on ma boki? 4 pierwiastki z 2? 4 pierwiastki z 2, 4 pierwiastki z 2. Czyli jest to trójkąt równoboczny. Trójkąt KMS jest równoboczny. To skoro on jest równoboczny, to wniosek z tego oczywiście, że kąt alfa jest 60 stopni, no bo w trójkącie równobocznym kąty są takie same, wynoszą po 60 stopni. Zatem możemy sobie teraz zaznaczyć prawidłową odpowiedź. A taka prawidłowa odpowiedź to jest D w naszym zadaniu, że alfa równa się 60 stopni. Zadanie testowe wyglądałoby na to, że proste, banalne, trywialne, aczkolwiek tutaj ważne było to, że ten ostrosłup nie jest prawidłowy, więc mówimy, że na maturze bardzo często spotykamy się z ostrosłupami prawidłowymi, ale może się zdarzyć zadanie, czy to z ostrosłupem, czy to też z graniastosłupem, gdzie on nie będzie prawidłowy. Tak jak ten przykładowy tutaj. I też musisz sobie jakoś poradzić. To jest kwestia tej wyobraźni przestrzennej, żeby mieć ją dobrze rozwiniętą, żeby rozwiązywać dużo zadań, ćwiczyć te różne właśnie płaszczyzny, różne ćwiczyć sobie rysowanie tych płaszczyzn, czy zaznaczanie różnych kątów, bo to naprawdę dużo pomaga. Zadanie numer 2, maj 2018, zadanie 34 aż za 4 punkty. Dane jest graniastosłup prawidłowy trójkątny. Pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa jest równe 45 pierwiastków z 3. Pole podstawy graniastosłupa jest równe polu jednej ściany bocznej. Oblicz objętość tego graniastosłupa. Zadanie numer 2. I teraz mamy narysowany tutaj graniastosłup, zrzutowany oczywiście na przestrzeń tutaj dwuwymiarową płaszczyznę, prawda? A w rzeczywistości jest to przestrzeń trójwymiarowa, dlatego tutaj ważne jest, żeby wykonać odpowiednio rysunek, nie mylić ostrosłupa z graniastosłupem, mamy wykonany. I teraz, pole powierzchni całkowitej, wypiszmy co mamy dalej, PC, czyli pole powierzchni całkowitej jest równe 45 pierwiastków z 3. Natomiast pole podstawy, ja napiszę pole podstawy, jest równe, w treści też jest zapisane, jest równe polu jednej ściany bocznej. Napiszę pole siby jako ściany bocznej. Bo jak napiszemy pole boczne, to możesz pomylić z wszystkimi tymi ściankami bocznymi. A tu jest napisane pole podstawy jest równe polu jednej ściany bocznej. Dobrze, mamy policzyć objętość takiego graniastosłupa. No więc może zaczniemy od tego, żeby zapisać wzór na objętość. Otóż wzór na objętość na pewno pamiętamy, to jest pole podstawy razy wysokość. Myślimy, ani pola podstawy nie mamy, ani wysokości. Ja na rysunku zaznaczyłam standardowo, skoro jest on prawidłowy, to zaznaczyłam A, 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 chociaż mogłabym tylko jedno A, ale niech będzie i wysokość jako H, duża literka. No i teraz musimy od czegoś wyjść. Myślę, że zaczniemy może od tej drugiej zależności, czyli od tego, że pole podstawy jest równe pole jednej ścianki bocznej. Czyli jaki jest wzór na pole podstawy? Jest to oczywiście trójkąt równoboczny, czyli mamy wzór A kwadrat pierwiastek z 3 nad 4. I to się ma równać polu jednej ścianki bocznej. Ścianka boczna, jak widzisz, chociażby ta przednia, jest prostokątem. Pole prostokąta A razy w tym wypadku H. No to napiszemy A razy H. No to pomyślmy sobie tak.
tu mamy a kwadrat, tu mamy a razy h, no nie mogę pomnożyć, jedynie co bym mogła zapisać, to zapiszę w takiej ładniejszej postaci jako ah, żeby nie było tej kropeczki, widać, jest to mnożenie. I teraz, tu jest a i tu jest a, mogłabym obustronnie podzielić przez a. Oczywiście mogę tego dokonać, ponieważ jestem w bryłach, a nie może być równe 0, więc mogę dzielić. Zatem jak ja to podzielę, to będę miała jedno a, czyli a pierwiastek z 3 nad 4 i to się równa h. Na pewno w pewnym momencie nam się to sprzyda, dlatego ja to podkreślam, że to jest nasza pewna zależność, którą wywnioskowaliśmy na podstawie tej informacji, że wysokość jest równa a pierwiastek z 3 nad 4. No to teraz przejdziemy do pola całkowitego. Napiszemy sobie wzór na pole całkowite, że to jest dwa pola podstawy, dodać pole boczne. Dodać pole boczne, ale mamy tu na myśli wszystkie ścianki. No to spróbuję. Pole całkowite to jest przecież 45 pierwiastków z 3. To się równa. Dwa pola podstawy. No to napiszemy 2 razy i teraz za pole podstawy podstawimy sobie a kwadrat pierwiastek z 3 nad 4, no bo przecież jest to trójkąt równoboczny, dodać i teraz pole boczne. Jak widzimy, powierzchnia boczna składa się z 3 prostokątów, czyli będzie 3 razy, a wzór przecież na pole prostokąta, mówiliśmy, to w tym wypadku jest a razy h. No to tak, tu nam się skróci troszeczkę, więc będziemy mieć nad 2, ja przepiszę. 45 pierwiastków z 3 równa się a kwadrat pierwiastek z 3 nad 2 dodać. I teraz mamy tak, 3 razy a, to napiszę 3a, a w miejsce h mogę podstawić to, co tutaj wyznaczyliśmy, czyli a pierwiastek z 3 nad 4. Może nam to do końca się nie podobać, więc to musimy to pomnożyć. To będę to pisała. 45 pierwiastków z 3 to się równa a kwadrat pierwiastek z 3 nad 2 dodać i to pomnożymy tak, jakby tu było nad 1, czyli będę miała 3a kwadrat pierwiastek z 3 nad 4. No, konieczny jest tutaj wspólny mianownik, dlatego przepiszemy. 45 pierwiastków z 3 to się równa. Tu rozszerzę razy 2, czyli będę miała 2a kwadrat pierwiastek z 3 nad 4 dodać 3a kwadrat pierwiastek z 3 nad 4. No to dalej, 45 pierwiastków z 3 to się równa 2a kwadrat pierwiastek z 3, dodać 3a kwadrat pierwiastek z 3 to jest 5a kwadrat pierwiastek z 3, oczywiście nad 4. Teraz, jak widzimy, moglibyśmy sobie, tu mamy pierwiastek z 3 i tu pierwiastek z 3, więc możemy sobie podzielić przez pierwiastek z 3, dzięki temu będziemy mieć 45, to się równa 5a kwadrat nad 4. Tutaj widzimy 45, tutaj widzimy 5. Oczywiście mogę tutaj razy 4 zrobić obustronnie, ale w sumie po co, lepiej byłoby mi najpierw podzielić to przez 5. Czyli 45 podzielone przez 5 to jest 9, to się równa. Piątka przez piątkę nam się tutaj podzieli i nic nie będzie stało przed a kwadrat, czyli będę miała a kwadrat nad 4. I teraz razy 4, bo tak wybieram najszybciej, żeby tutaj nie potrzeba było dużych liczb używać, ani kalkulatora. Czyli razy 4 mamy 36 równa się a kwadrat, czyli inaczej a kwadrat to jest przecież 36. Jak ja to spierwiastkuję, wyjdzie mi a równe 6. No i teraz popatrzmy, skoro mam a równe 6, a mam policzyć objętość, to a mi się sprzyda oczywiście do pola podstawy, ale jeszcze wysokość muszę. No to może najpierw zaczniemy od tej wysokości, czyli h to się równa. Tu mam przepis na wysokość, czyli w miejsce a podstawiam 6, czyli będę miała 6 pierwiastków z 3 nad 4, prawda? W miejsce tutaj tego mojego a podstawiam 6, będę miała 6 pierwiastków z 3 nad 4. Mogę skrócić przez 2, czyli będę miała 3 pierwiastki z 3 nad 2. Sprzyda nam się to do objętości. Do objętości jeszcze pole podstawy. No to wyznaczmy sobie, będzie nam łatwiej później. Pole podstawy to się równa. Oczywiście pole podstawy to jest a kwadrat pierwiastek z 3 nad 4. A skoro a wyszło mi 6, to będę miała 6 do kwadratu, czyli 36 pierwiastków z 3 nad 4. No i znowu mi się pięknie skróci. 36 przez 4, jak się podzieli, to będzie 9 pierwiastków z 3. No i na końcu piszemy, jeszcze raz sobie napiszmy wzór, pole podstawy razy wysokość to jest objętość i pod ten wzór podstawiamy. V to się równa. Pole podstawy, czyli wyszło nam 9 pierwiastków z 3 razy wysokość, a wysokość to były 3 pierwiastki z 3 nad 2.
No to myślę, że fajnie nam będzie to pomnożyć. Napiszemy sobie tutaj nad 1 i pomnożymy sobie sprytnie. To się równa licznik z licznikiem, mianownik z mianownikiem, czyli na pewno będzie nad 2. Natomiast tu jak pomnożymy, będziemy mieć 9, na pewno razy 3, tak można, a można na przykład pierwiastek 3 razy pierwiastek 3 na początek, to jest 3 razy 3, to jest 9 i 9 razy 9 to jest 81. Natomiast też moglibyśmy zrobić tak, że 9 razy 3 to 27 i później to 27 razy 3 to i tak 81. I albo tak zostawiamy, albo wyciągamy całości, czyli będzie 40 i 1/2. W zadaniu nie było podanych żadnych jednostek, dlatego to będzie nasza odpowiedź końcowa, że objętość tej bryły to jest 40 i 1/2. Zadanie numer 3, maj 2017, zadanie 34, również za 4 punkty. W ostrozupie prawidłowym trójkątnym wysokość ściany bocznej prostopadła do krawędzi podstawy ostrosłupa jest równa 5 pierwiastków z 3 nad 4, a pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa jest równe 15 pierwiastków z 3 nad 4. Oblicz objętość tego ostrosłupa. Zadanie trzecie. Rysunek mamy tutaj przygotowany, zaznaczony, że on jest prawidłowy, dlatego tutaj mam zaznaczone AA przykładowo, tak, krawędzie w podstawie i wysokość ta główna ostrosłupa oznaczona przeze mnie dużą literką H. Natomiast wypiszemy, co mamy dane. Mamy podaną wysokość ściany bocznej, poprowadzimy ją za chwileczkę, ale ja tutaj oczywiście będę chciała ją jakoś oznaczyć. Wysokość w ścianie bocznej. Mogłabym oznaczyć małą literką H, ale być może, że gdzieś coś na dole o podstawie będę chciała jeszcze zapisać, dlatego ja ją będę raczej oznaczała tak neutralnie X. I ona jest podana, że ta wysokość to jest 5 pierwiastków z 3 nad 4. Dalej. Pole powierzchni bocznej jest równe 15 pierwiastków z 3 nad 4. A my mamy policzyć objętość tej bryły. Wysokość, bardzo ważne, wysokość ściany bocznej prostopadła do krawędzi podstawy, bo wiesz, ścianka boczna jest trójkątem. Trójkąt ma 3 wysokości, ale tu nam chodzi o tą wysokość, która jest prostopadła do krawędzi podstawy, czyli innymi słowy poprowadzona z wierzchołka ostrosłupa. Wysokość, skoro jest to ostrosłup prawidłowy, to są to ścianki boczne, są trójkątami równoramiennymi. Zatem wysokość będzie idealnie padała tu na połowę. Wysokość poprowadzona z wierzchołka, ja ją narysuję i jak ja tutaj połączę z tym, co już tutaj wcześniej miałam narysowane, jak ja połączę, to dostaję taki piękny trójkącik. Ten trójkącik oczywiście jest trójkątem prostokątnym ze względu na to, że ta wysokość to jest główna wysokość ostrosłupa, a jest podane w treści, że ta moja wysokość tej ścianki bocznej to jest X. Czyli tutaj jest duże H, tu jest X, natomiast to na dole, jak sobie dobrze popatrzysz, to jest ten kawałeczek, to jest promień okręgu wpisanego w podstawę, oznaczony małą literką R. I o tym za chwileczkę też będziemy mówić. Ale może zaczniemy od tutaj tego pola powierzchni bocznej. Otóż, może od tego zaczniemy, czyli tak, otóż pole powierzchni bocznej, czyli tak, powierzchnia boczna składa się z 3 identycznych trójkątów, czyli będzie 3 razy, i teraz zrób na pole trójkąta, 1/2 A, czyli dlatego A, ponieważ tutaj krawędzie w podstawie są A, i powinnam napisać razy H, ale ja moją wysokość oznaczyłam X, czyli 1/2 A razy X, żeby mi się to wszystko pięknie zgadzało. No i teraz pod to podstawę. Za pole boczne podstawię 15 pierwiastków z 3 nad 4. To się równa. 3 razy 1/2 to już pomnożę 3/2, a, no to nie wiem ile a wynosi, więc zostawię a, i razy x, czyli 5 pierwiastków z 3 nad 4. No to tak, 15 pierwiastków z 3 nad 4, to się równa, to muszę wymnożyć, bo się skrócić nic nie da. 3 razy 5 to mamy 15 pierwiastków z 3 nad 8, bo 2 razy 4 to 8 i na środku a sobie napiszmy. No to teraz, żeby nam może było wygodnie, to może pomnóżmy obustronnie razy 8, pozbędziemy się mianownika. A dzięki temu, jak ja pomnożę razy 8, to tutaj będę miała jakby czwórka z ósemką się skróci i będę miała 2 razy 15, czyli 30 pierwiastków z 3. To się równa. Ósemki mi tu się skrócą, będę miała 15 pierwiastków z 3 A.
No to podzielmy przez pierwiastek z trzech najpierw i wtedy ona nam się skasuje, będę miała 30 równa się 15a. No i na końcu podzielimy przez 15, czyli a to się równa po prostu 2. A to się równa 2. 30 podzielone przez 15 to jest 2. Co mi to dało? No dało mi to to, że popatrz do mojej objętości, przypomnijmy wzór na objętość, to jest 1/3 pola podstawy razy wysokość. Będzie mi potrzebna duża wysokość, tak? No i oczywiście pole podstawy, więc ja w zasadzie pole podstawy mogłabym już sobie zapisać, że pole podstawy to się równa. Jest to w sposób prawidłowy trójkąt, czyli w podstawie mamy trójkąt równoboczny, a kwadrat pierwiastek z 3 nad 4, pamiętamy wzór? No i podstawiamy. Pole podstawy to się równa. Za a dwójkę, czyli będę miała 2 do kwadratu, czyli 4 pierwiastki z 3 nad 4. Oczywiście po skróceniu czwóreczek mam samo pierwiastek z 3. Czyli pole podstawy już mam, czyli już część do objętości mam. Jeszcze została wysokość. Ale popatrz, jak wysokość jest umiejscowiona. Wysokość tutaj jest widoczna, że ona jest przyprostokątną w tym trójkącie, który zakreskowałam teraz. Tylko tak, x mam, nie mam jeszcze r. I teraz musimy sobie przypomnieć r. R mamy na myśli tutaj promień okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny, czyli w podstawę. To był na to wzór. 1/3 małego h. Dlatego ja specjalnie nie oznaczałam wysokości ściany bocznej jako małe h, żeby nie było kolizji oznaczeń. No a na h był przecież wzór. To było a pierwiastek z 3 nad 2. Przypominam wzory, że ci się one zapomną, one są w tablicach. Więc najpierw wyliczę h, bo przecież a znalazłam, czyli mam 2 pierwiastek z 3 nad 2, dwójeczki mi się skrócą i h to jest pierwiastek z 3. No to w takim wypadku r to będzie 1/3 razy pierwiastek z 3, bo tutaj podstawiam, prawda? I mam r to się równa, wolałabym taki zapis, że to jest tak jakby nad 1, 1 pierwiastek z 3, czyli pierwiastek z 3 i 3 razy 1 to jest 3, czyli mam małe r równe pierwiastek 3 nad 3. Co mi to dało? Teraz dało mi to, że mogę zastosować nasze kochane twierdzenie Pitagorasa. Ja je najpierw rozpiszę, czyli tak, duże h do kwadratu dodać r do kwadratu równa się x do kwadratu. No i podstawiam. No h muszę wyliczyć, więc przepisuję h kwadrat, dodać r, czyli moje pierwiastek z 3 nad 3 do kwadratu równa się moje x, czyli 5 pierwiastków z 3 nad 4 i to oczywiście do kwadratu. No to dalej, h do kwadratu dodać. Tu będę podnosiła, czyli będzie 3 nad 9, pierwiastek z 3 do kwadratu to jest 3, a 3 do kwadratu to jest 9, więc stąd się tutaj wzięło. To się równa i tutaj będę podnosiła. 5 do kwadratu to 25, a pierwiastek z 3 do kwadratu to 3, czyli 25 razy 3 to jest 75, nad 4 do kwadratu to oczywiście 16. No teraz pasuje mi oczywiście przenieść, tylko zanim przeniosę, to jeszcze tutaj skrócę. Tu będę miała 1 i tu będę miała 3. Czyli h do kwadratu to się równa 75 szesnastych minus 1/3, jak to przeniosę. No muszę wspólny mianownik, nie mam wyjścia, bo muszę to jakoś odjąć. Wspólnym mianownikiem będzie 16 razy 3, czyli 48. I tutaj też 48. Czyli tutaj pomnożyłam razy 3, więc 75 razy 3 też muszę pomnożyć. 70 razy 3 to jest 210 i jeszcze 5 razy 3 to mamy 225 minus i teraz tu pomnożyłam razy 16, czyli będzie minus 16. Zatem, a to może tu napiszę, h do kwadratu to się równa 225 minus 16, bo odejmuję liczniki, to będę miała 209 nad 48. 209 nad 48 i teraz to spierwiastkujemy, bo potrzebujemy h. No to zapiszemy pierwiastek z 209 nad 48. I teraz tak, otóż tak się składa, że 209 nie rozbijemy, więc zostawimy pierwiastek z 209, natomiast na dole mamy pierwiastek 48, więc 48 mogę rozbić jedynie jako 16 razy 3, czyli mam pierwiastek u góry z 209, a na dole będę miała tak z 16, dam radę policzyć pierwiastek, czyli 4 pierwiastki z 3. Oczywiście mogłabym usuwać niewymierność, ale i tak to jeszcze nie jest wynik końcowy, prawda? Dlatego, że to jest wynik pośredni, wysokość. Więc ja myślę, że nie ma potrzeby. Na samym końcu usuniemy w razie takiej zaistniałej konieczności niewymierność. Czyli V to się równa 1/3 razy pole podstawy to był pierwiastek z 3 i razy moja wysokość
przy której się troszkę natrudziliśmy. Pierwiastek z 209 nad 4, pierwiastki z 3. Jak widzisz, teraz jakbym ja tutaj sobie dopisała nad 1, to widzisz, mój pierwiastek z tym się skazuje i nie potrzeba było mi usuwać niewymierność. I napiszemy, mamy pierwiastek z 209 nad, i tu mamy w mianowniku 3 razy 4 nad 12. I to jest odpowiedź ostateczna. Policzyliśmy sobie objętość takiej bryły przy takich danych początkowych. Po pierwsze, na co chciałabym zwrócić uwagę? Na to, że jeżeli wychodzi Tobie w zadaniu objętość z pierwiastkiem, to się nie przejmuj. Czy jakieś pole całkowite, czy pole boczne z pierwiastkiem, nie przejmuj się. Chociaż większość młodzieży, właśnie gdy wychodzi wynik pierwiastek 209, to myśli sobie, o, na pewno to jest źle. Bo przecież taki niezaładny pierwiastek. Trudno. Tak się zdarza. Oczywiście możesz popróbować sobie porozbijać, prawda, jak wychodzi ci jakiś nietypowy pierwiastek, spróbuj go porozbijać, ale akurat tutaj mamy 209, to jest liczba, której nie rozbijemy, więc tak zostawiamy i to jest objętość już ostateczna tej bryły, pierwiastek z 209 nad 12. Zadanie numer 4, maj 2016, zadanie 33 za 5 punktów. Podstawą ostrosłupa prawidłowego trójkątnego ABCS jest trójkąt równoboczny ABC. Wysokość SO tego ostrosłupa jest równa wysokości jego podstawy. Objętość tego ostrosłupa jest równa 27. Oblicz pole powierzchni bocznej ostrosłupa ABCS oraz kosinus kąta, jaki tworzą wysokość ściany bocznej i płaszczyzna podstawy ostrosłupa. Zadanie numer 4. Oczywiście rysunek jest nam potrzebny. Standardowy ostrosłup rysujemy, prawidłowy, trójkątny. I teraz wypiszmy, co mamy dane. Po pierwsze, wysokość SO, czyli zwykła wysokość duża, dużą literką H przeze mnie oznaczana, jest równa wysokości w podstawie. Wysokość w podstawie oznaczam małą literką H, żeby ona nam się kojarzyła właśnie ze wzorem na wysokość w trójkącie równobocznym, więc to zapisałam. Dalej, objętość jest równa 27 tego ostrosłupa. I teraz mamy policzyć pole powierzchni bocznej tego naszego ostrosłupa oraz kosinus kąta, czyli ja zaznaczę kosinus kąta alfa, czyli dwie rzeczy mamy do wyznaczenia, jaki tworzą wysokość ściany bocznej i płaszczyzna podstawy ostrosłupa. To może na początku zaznaczymy sobie ten kąt, żeby było wiadomo, prawda? Kosinus kąta alfa. Tam jest podane, jaki tworzy wysokość ściany bocznej. Ja znowu poprowadzę wysokość tej ścianki bocznej, tej tutaj, największej, której widzimy. Czyli z punktu S poprowadzę wysokość, która oczywiście w przypadku ostrosłupa prawidłowego pada tutaj pięknie, idealnie na środek. I mamy policzyć kosinus tego kąta, jaki tworzy ta wysokość ściany bocznej z płaszczyzną podstawy, czyli ten kąt alfa. Tu zaznaczę kąt prosty. Czyli mamy znaleźć właśnie kosinus tego kąta alfa. Zaznaczmy sobie jeszcze, co tutaj o tym, patrząc na ten trójkącie, który mi taki czerwony powstał. Tak, tu mam wysokość duże H. Tak? Tu na dole ten kawałeczek to jest znowu mała literka R, dlatego że ona jest wzięta, możesz ją wziąć chociażby, jak nie pamiętasz, wzoru z tablic, prawda? Jest to R jako promień okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny. Natomiast ta wysokość w ścianie bocznej nie mogę literką H oznaczyć, ani duże, ani małe, bo tu mam już zarezerwowane te literki na wysokość w podstawie, czy na wysokość główną ostrosłupa, więc ja napiszę neutralnie X. I teraz oczywiście trzeba policzyć i pole boczne, i kosinus kąta alfa. No, zaczniemy od tego, co mamy dane. Po pierwsze mamy daną objętość, no to trzeba napisać wzór na objętość. Objętość to się równa 1/3 pola podstawy razy wysokość. No to proszę bardzo, za V podstawie 27 to się równa 1/3, wzór na pole podstawy, wiemy, że jest to ostrosłup prawidłowy trójkątny, czyli jest trójkąt równoboczny, czyli A kwadrat pierwiastek z 3 nad 4 to mamy w podstawie, tak, pole podstawy, razy wysokość. Jest podane w treści, że wysokość ostrosłupa jest równa wysokości podstawy. W związku z tym jest równe H, ale przecież możemy, czyli ja pod spodem jeszcze raz to przepiszę, tu już mogę pomnożę, czyli będę miała a kwadrat pierwiastek z 3
na 3 razy 4, 12. Natomiast tak się składa, że wzór na wysokość też powinniśmy znać, prawda? Ja tutaj go napiszę, że H to się równa A pierwiastek z 3 nad 2. Jeżeli ci się zapomni, ten wzór, on jest w tablicach. Czyli razy A pierwiastek z 3 nad 2. No to dalej będziemy sobie tutaj wymnażać. Czyli tak, licznik z licznikiem, mianownik z mianownikiem. Czyli A kwadrat razy A to będzie A do trzeciej. Pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to jest 3, więc ja napiszę tu z przodu 3A do trzeciej nad 12 razy 2, no to przecież jest 24. No to dalej, 27 to się równa. Ja skrócę. Tu będę miała 1, a tu będę miała 8. Jak podzielę przez 3, czyli będę miała A do trzeciej podzielone przez 8. Teraz pomnożę to razy 8, czyli zapiszę 27, jak pomnożę razy 8, to ma wyjść A do trzeciej. Mogłabym oczywiście to pomnożyć, ale nie ma takiej konieczności, bo popatrz, jeżeli ja to odwrócę, czyli napiszę A do trzeciej, to jest 27 razy 8 i teraz ja to spierwiastkuję trzecim stopniem, to ja mogę ci napisać, że to jest pierwiastek trzeciego stopnia z 27 razy 8. No bo trzecim stopniem, bo tu jest A do trzeciej, tak? No i teraz, skorzystając z własności działań na pierwiastkach, ja mogę osobno policzyć pierwiastek trzeciego z 27 stopnia i też pierwiastek trzeciego stopnia z 8. Zatem pierwiastek trzeciego stopnia z 27 to jest przecież 3, a z 8 to jest przecież 2. I mamy A, to się równa 3 razy 2, czyli to jest 6. Oczywiście to samo byśmy otrzymali, gdybyśmy sobie pomnożyli 27 razy 8, tak? I wtedy wyszłaby nam liczba, byśmy ją sobie spierwiastkowali trzecim stopniem i wyszłoby nam też 6, także tutaj nie ma znaczenia. Przyda nam się to, dlatego że no musimy mieć krawędź w podstawie, ja to ją nawet zaznaczę, że ona nam wyszła równa 6 po naszych obliczeniach, czyli już pewien etap mamy za sobą. Teraz myślimy sobie tak, że na pewno do kosinusa będzie nam potrzebne R. Czyli na R trzeba napisać wzór. R to jest 1 trzecia z wysokości. Tej wysokości w podstawie. Czyli muszę policzyć wysokość podstawie. Ona tym wzorem A pierwiastek z 3 nad 2, czyli u mnie jak za A podstawie 6, 6 pierwiastek z 3 nad 2. No i oczywiście szóstkę z dwójką, jak skrócę, to będę miała 3 pierwiastki z 3. Czyli R to się równa 1 trzecia razy 3 pierwiastki z 3, zgodnie z tym wzorem. No to teraz trójeczki ładnie skrócę i otrzymam, że R to jest pierwiastek z 3. Będzie mi to potrzebne, dlatego też podkreślę sobie. Dalej, co nam jeszcze będzie potrzebne? Oczywiście pasowałoby tą duże H rozpisać, bo tu już wiemy, że R to jest pierwiastek z 3, zaznaczę na rysunku. Ale pasowałoby duże H. Wiemy, że duże H, popatrz, duże H jest równe małe H. Czyli skoro małe H wyszło 3 pierwiastki z 3, to duże H to będą też 3 pierwiastki z 3. Zaznaczę to i tutaj też na rysunku 3 pierwiastki z 3. No to skoro tak, jak ułożę twierdzenie Pitagorasa, to wyliczę x-a. X mi jest potrzebny, chociażby do kosinusa, prawda? Więc tak też zrobimy. Ułożymy twierdzenie Pitagorasa, może tutaj. 3 pierwiastki z 3 do kwadratu, czyli wysokość, dodać to r, czyli pierwiastek z 3 do kwadratu, równa się to moje x, oczywiście do kwadratu. 3 do kwadratu to jest 9. Razy pierwiastek z 3 do kwadratu to 3, czyli 9 razy 3 to jest 27. Dodać pierwiastek z 3 do kwadratu to jest oczywiście 3 i to się równa x kwadrat. 27 i 3 to jest 30, to jest x kwadrat. Odwrócę to stronami, spierwiastkuję i dostanę, że x to jest pierwiastek z 30. Też będzie nam potrzebne. No to może zacznijmy od tego kosinusa. Czyli kosinus kąta alfa. Co to był kosinus? To był stosunek, oczywiście w trójkącie prostokątnym, to był stosunek tej przyprostokątnej, która leży obok kąta alfa, czyli u mnie to jest r, do przeciwprostokątnej, czyli do x. No to skoro tak, no to piszę. Kosinus alfa to się równa. R mamy wyliczone, to jest pierwiastek z 3, a x mamy tutaj pierwiastek z 30.
I teraz możemy zrobić to na różne sposoby, bo możemy albo usunąć niewymierność, albo wsadzić pod jeden wielki pierwiastek. To już zależy jak chcesz. Myślę, że usuniemy niewymierność, bo młodzież tak intuicyjnie lubi usuwać niewymierność, prawda? I teraz pierwiastek 3 razy pierwiastek z 30 to mamy pierwiastek z 90, pierwiastek 30 razy pierwiastek 30 to jest oczywiście 30. To się równa. 90 możemy rozbić jako 9 razy 10, dzięki czemu będziemy mieć pierwiastek z 9, czyli 3, a z 10 przepiszemy pierwiastek nad 30, jeszcze sobie skrócimy i dostaniemy pierwiastek z 10 nad 10. To jest tak jakby jedna część zadania, którą mieliśmy policzyć, wyznaczyć ten kosinus kąta alfa, a druga część to pole boczne. No to zapiszmy. Pole boczne to się równa. Ile ścianek bocznych ma taki ostrostwór? Oczywiście 3. Więc będzie 3 razy. Każda ścianka boczna jest trójkątem. Wzór na pole trójkąta. Jedna, druga, razy. A razy H. No to popatrzmy. A to się zgadza. U nas też to jest A. A H, to ja nie mogę napisać H, bo ani to nie jest duże H, ani to nie jest małe H w podstawie, tylko to jest to H, które widzisz na rysunku, czyli to jest to moje X. Dlatego ja napiszę razy X. No i teraz pod to podstawę, czyli pole boczne równa się. 3 razy 1 druga to od razu napiszmy 3 drugie, razy A, to jest u mnie, wyszło nam A równe 6, natomiast X nam wyszło pierwiastek z 30. No więc to się równa, to nam się dwójeczka z tym skróci, czyli będziemy mieć 3 razy 3, czyli 9 pierwiastków z 30. Niestety tak się składa, że z pierwiastkiem z 30 nic nie zrobimy, nie rozbijemy, bo każde rozbicie i tak spowoduje, że i tak się tego ładnie nie da zapisać. I to jest pole boczne naszego ostrosłupa. 9 pierwiastków z 30. Zadanie numer 5, maj 2015, zadanie 32 za 4 punkty. Wysokość kraniostosłupa prawidłowego czworokątnego jest równa 16. Przekątna kraniostosłupa jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem, którego kosinus jest równy 3/5. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego kraniostosłupa. No więc zapiszmy sobie, co mamy podane. Przede wszystkim wysokość kraniostosłupa prawidłowego czworokątnego, tutaj mamy rysunek już gotowy, narysowany taki kraniostosłup prawidłowy czworokątny i jego wysokość jest równa 16. Dalej, przekątna jest nachylona do płaszczyzny pod takim kątem, że kosinus tego kąta jest równy 3/5. Czyli ja napiszę na razie, kosinus alfa jest równe 3/5. Mamy policzyć pole powierzchni całkowitej takiego kraniostosłupa. Pole powierzchni całkowitej. Zaczniemy od tego, że skoro jest przekątna kraniostosłupa, to ja ją tutaj zaznaczyłam czerwonym kolorem, tą przekątną kraniostosłupa i ona jest nachylona do płaszczyzny podstawy. Czyli musimy ją zrzutować prostopadle na podstawę. Czyli jak ja zrzutuję, to popatrz, ten wierzchołek zrzutujemy prostopadle na podstawę, będzie w tym miejscu. A drugi koniec, tak jakby tej przekątnej, jest już na podstawie. Więc łączymy, łączymy i powstanie nam oczywiście piękny trójkąt prostokątny. I ten kąt nachylenia jest tutaj. Jest to kąt nachylenia przekątnej tego naszego kraniostosłupa, prawda? Prawidłowego czworokątnego do płaszczyzny podstawy. Kąt, który dosyć często występuje w zadaniach właśnie. Kąt nachylenia przekątny do płaszczyzny podstawy. Przekątna, nie wiem ile wynosi, zaznaczę dużą literką D. Krawędź boczna jest zarazem w kraniostosłupie prawidłowym wysokością, prawda? Więc literką H. Natomiast tutaj mamy jeszcze jeden w tym trójkącie prostokątnym bok, który zaznaczymy małą literką D, dlatego że powinniśmy kojarzyć wzór na D. Jest to przekątna w podstawie, zapiszemy A pierwiastek z 2. Powinniśmy pamiętać taki wzór na przekątną kwadratu. A pierwiastek z 2, tu sobie zaznaczmy. I teraz podany jest kosinus alfa, czyli musimy się zastanowić na naszym rysunku, co to było w ogóle ten kosinus, jak na naszym rysunku, w naszym trójkącie to wygląda. Otóż kosinus w trójkącie prostokątnym to był stosunek tej przyprostokątnej, która leży koło kąta alfa, czyli koło kąta alfa leży ta, czyli nasze d małe, do przeciwprostokątnej, czyli do duże d. No to podstawmy. Za kosinus alfa podstawiamy 3/5, to się równa. Małe d to jest a pierwiastek z 2, no a duże d, no to nie wiemy, jest duże d. No i teraz mam dwie niewiadome a i d.
ale muszę jedną zapisać za pomocą drugiej. Czyli mnożąc chociażby na krzyż, mam tak 3 razy D, czyli będzie 3D równa się 5A pierwiastek z 2. Podzielę sobie przez 3 i dostaję, że duże D to się równa 5A pierwiastek z 2 podzielone przez 3. No, niektórym się to nie podoba osobom ze względu na to, że jest ułamek. No ale czasem nic na to nie poradzimy. I to oczywiście możemy sobie zaznaczyć, że to jest 5A pierwiastek z 2 nad 3. Wysokość przecież jest podana, tak? W treści. Ona wynosi 16, ta wysokość. Więc teraz moglibyśmy ułożyć sobie zwyczajne twierdzenie Pitagorasa. Najpierw je zapiszę, czyli h do kwadratu dodać d do kwadratu równa się duże d do kwadratu. I podstawiamy. Za h podstawimy 16 do kwadratu dodać. Pod d podstawimy a pierwiastek z 2 to do kwadratu równa się i pod duże d podstawimy to, czyli 5a pierwiastek z 2 nad 3 i to również do kwadratu. No to podnosi. 16 do kwadratu to jest 256. Dodać. Pierwiastek z 2 do kwadratu to jest 2, a a do kwadratu, no to musi niestety zostać a do kwadratu. To się równa. Teraz pierwiastek z 2 do kwadratu to jest 2, czyli mamy 2 z tego. 5 do kwadratu to 25, czyli 25 razy 2 to będziemy mieć 50. No i oczywiście a do kwadratu. I to nad 9, bo tą trójkę też podnosimy do kwadratu, jest nad 9. Teraz co zrobimy? No teraz możemy sobie przenieść to na tą stronę, czyli będziemy mieć tak 256, to się równa 50a kwadrat nad 9 minus 2a kwadrat. Fajnie by było może wspólny mianownik tu zrobić, czyli zrobimy sobie nad 1, czyli to przepisujemy 256 równa się 50a kwadrat nad 9 minus, i tutaj wspólnym mianownikiem będzie 9, dlatego tu będzie 18 a kwadrat nad 9. No i teraz, gdybym ja to odjęła, czyli będę miała 256, to się równa 50 a kwadrat minus 18 a kwadrat, to jest 32 a kwadrat nad 9. I teraz może wymienimy strony. 32 a kwadrat nad 9 równa się 256. Oczywiście szybko tutaj nam załatwi sprawę, jak ja to pomnożę razy 9 obustronnie, czyli będę miała 32a kwadrat, to się równa, a 256 szybciuteńko, bo to można oczywiście obejść, ale razy 9 pomnożymy. 256 razy 9 mamy 2304, podzielimy przez 32. No ten kalkulator czasem na maturze trochę daje, tak fajnie, że się szybciej zrobi. A kwadrat to jest przecież 72. No to wniosek z tego, jak ja to teraz spierwiastkuję, że moje A to będzie pierwiastek 72. I teraz, no 72 można by było rozbić. Ja tu rozbiję. 72 przez 2 to 36, przez 2 18, przez 2 to 9, przez 3 to 3, przez 3 to 1. I teraz z tych dwóch dwójek wychodzi dwójka przed pierwiastkiem i z tej pary trójek wychodzi trójka przed pierwiastkiem. Czyli 2 razy 3 to będzie 6, a jedna z tych liczb nie miała pary, ta dwójeczka, czyli musi zostać dalej pod pierwiastkiem, zgodnie z tą metodą. Oczywiście można byłoby szybciej. Czyli teraz wniosek z tego mamy, że A to wyszło nam 6 pierwiastków z 2. No to popatrzmy, czy to nam wystarczy do objętości, do pola całkowitego, bo tutaj nie objętość jest do policzenia, tylko pole całkowite. Napiszmy najpierw wzór na pole całkowite. Otóż pole całkowite to się równa 2 pola podstawy plus pole powierzchni bocznej. Zatem będziemy liczyć. Pole całkowite to się równa 2 razy pole podstawy. Otóż w podstawie jest kwadrat, czyli będziemy mieć a kwadrat. Dodać pole boczne. Ile jest ścianek bocznych? Są 4 ścianki boczne, czyli będzie 4 razy 4 ścianki boczne i każda jest prostokątem, a wymiar tego prostokątu to jest a razy h, prawda? A na h, czyli będziemy mieć a razy duże h. No i teraz wystarczy nam tylko to policzyć, no bo wszystko już mamy dane. Czyli 2 razy pod a podstawiamy sobie 6 pierwiastek z 2 do kwadratu, dodać 4 razy 6 pierwiastek z 2 i razy h to było u nas 16. Czyli pole całkowite to się równa 2 razy
6 do kwadratu to 36, a pierwiastek z 2 do kwadratu to 2. 36 razy 2 to jest 72. Zresztą tu wcześniej mieliśmy a kwadrat to 72. Dodać. I teraz tu musimy pomnożyć. 4 razy 6 to oczywiście jest 24 razy 16. Od razu zapiszę. To będzie 384 pierwiastki z 2. I na końcu pole całkowite to jest 2 razy 72, tu mamy 144, dodać 384 pierwiastki z 2. I to, co nam wyszło, to oczywiście jest odpowiedź do tego zadania. Na tą lekcję przygotowałam 5 zadań. Postarałam się wybrać zadania różnorodne, żeby były i taka była. To są wszystko zadania, które Twoi koledzy być może pisali w poprzednich latach na maturze. Chciałam tą lekcją właśnie pokazać Ci, jakie typy zadań często pojawiają się w arkuszu maturalnym z brył. No, na pewno wniosek jest jeden, co możemy podsumowując tą lekcję powiedzieć. Wniosek jest taki, że jeżeli jesteś w stanie nauczyć się brył, to warto. Dlatego, że zadanie z brył często bywa zadaniem za 4 punkty, czy też 5 punktów. Więc jeżeli te punkty zdobędziesz, to będziesz miał fajny wynik na maturze, prawda? Bo jeszcze inne też zrobisz i naprawdę nie stracisz tych 4 punktów czy 5. Natomiast oczywiście, jeżeli jest to dla Ciebie problem, bo nie masz zbyt dobrze rozwiniętej wyobraźni przestrzennej, to staraj się chociaż te łatwiejsze zadania zrozumieć, staraj się chociaż ćwiczyć te łatwiejsze zadania z brył, bo wiesz, one Ci pomogą też. Dzięki temu, że zrobisz zadanie za jeden punkt, też ten jeden punkt może Ci pomóc do tego, żeby zdać maturę. Może być naprawdę tym punktem takim finalnym, potrzebnym, bardzo potrzebnym do tego, aby matura wyszła Tobie pozytywnie. Czego oczywiście, czego z gorącego serca Ci życzę bardzo, bardzo ciepło. Życzę Ci właśnie jak największego sukcesu na maturze. I każdy punkt, pamiętaj, ma znaczenie.